Siema wam wszystkim, z tej strony Noris i witam was w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy naszą przygodę bezimiennego na ziemi należącej do miasta Cape Dawn, ewentualnie Cape Down, jak kto woli. Gra się na początku musi trochę pościnać jeszcze, bo jak sami wiecie, włączyłem ją dopiero, nie? Zobaczmy, jak tam stoimy z reputacją. Mam zwrócić Urkrasowi jego towary. W tym problem? Dobra, ja wam to potem pokażę, o co chodzi. Zaraz tam właściwie pójdziemy. Tego nie możemy wydać. Orkowie są ze mnie zadowoleni. Nie wiemy. 20 punktów. Okej. Okay. Słuchajcie, na razie teraz pójdziemy do miejsca, w którym są schowane te właśnie towary Urkrasa, które są właśnie przetrzymywane, czy coś w tym stylu, wiecie, o co chodzi. Bandyci przejęli jego towary, no i on teraz zlecił na mnie, żeby odzyskać. Kurde, naprawdę, sorry bardzo, że ja tak pitolę takie głupoty dzisiaj, seplenie trochę, ale nie wiem, co mi jest dzisiaj ze mną. Jutro mam naprawdę bardzo ciężki dzień. Znaczy nie ciężki. O! Kurde, zapomniałem. Nie zauważyłem skubańca. Nie tyle co ciężki dzień, ale ciekawy, bardzo ciekawy, ale męczący na pewno będzie. Dobra, słuchajcie, gdzie to jest? Zaraz wam jeszcze trochę więcej popowiadam. To chyba tutaj. Dobra, jesteśmy. Sejwik. Ogólnie wam chciałem teraz powiedzieć, że odcinki będą trochę krótsze, około 30 minut maksymalnie, góra, minimum, maksimum 30 minut. Boże, jak mi się dzisiaj język plącze. Wiecie co? Nie. Mamy 5 strzał tylko. O! Są bandyci. Słaby bandzior. Mam ich na muszce. To oni ukradli Urkrasowi jego towary. Bandzior jak bandzior, na bandziorach nam nie zależy. Niektóre rzeczy nie możesz przestać. Ani kroku dalej. Łucznika trzeba najpierw, kurde, nie. Dobra. Dobra, dead. Dobra. O, teraz tego. O, jeszcze jeden. Lajtowo. Weźmy wszystko. Pozbierajmy z nich, bo tutaj był na pewno jakiś łucznik. Pamiętamy przecież. On powinien mieć dużo, dużo strzał. Chociaż może nie tak dużo, ale dla nas to każda strzała się teraz przyda. Łuk. 14 strzał, bardzo dobrze. Jasne, że się przyda. Rosa poranna. Te nazwy to też wymiatają tutaj. O, dostawa towarów. No i oczywiście piękna muzyka w tle. Muzyka charakterystyczna właśnie dla tego regionu królestwa, czyli właśnie dla Myrtany. Poczekajcie. Znajdujemy. Tutaj jest Myrtana, Nordmar, od właśnie o tej linii, i Varant. Gdzieś tutaj się zaczyna. Także to nie powiem. Świat jest bardzo rozbudowany tutaj. Dużo ciekawych rzeczy można tutaj znaleźć, tak jak właśnie ten ścierwojad. No i wszystko tutaj ładnie wygląda, tak, tylko że odbiega to od innych gotików, ale dobra, nieważne. Odcinki będą średnio tak 25-30 minut, bo ja na przykład, jeżeli bym wrzucał około 40-minutowe odcinki Gothica, to naprawdę nie wyrobiłbym. Nie wyrobiłbym na ilości renderingu i też nie wyrobiłbym na ilości jakości, wielkości pliku, jaki muszę przesłać na YouTube'a, na kanał. Mam nadzieję, że to rozumiecie. A postaram się też, żeby inne filmy, które będą krótsze, no nie były wcale w żadnym wypadku nudne, tak? Właśnie o to chodzi, ale
w przeciwnym wypadku po prostu, kurde, myszka mi spadła. Gdzie jest ta myszka tutaj? No kurde. Dobra, mam myszkę. O czym ja gadałem? Kurde, skleroza jedna, ty mała, ty Norisku, ty. Dobra. Może mi się przypomni w trakcie. Oddajmy Urkrasowi jego towary. Tak. Sprawdzę godzinkę, dobra. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Doskonale! Czego jeszcze chcesz? Spadaj! A co z moją nagrodą? Nagroda! A pokaż towary. 11 tysięcy, powiadasz. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Drewniana tarcza. Na razie mogę ci tyle sprzedać, bo drewniane tarcze... A nie, przepraszam. Myślałem, że ja zarobię 5 tysięcy, a to moja, już, moja kaska już tu jest. No dobra, nieważne. Sprawdźmy, bo mi się wydaje, że jeszcze 5 punktów musimy nabić. A ja zupełnie nie wiem w tym momencie jak. Nie, nie wiemy czy... Brakuje mi 5 punktów. Zobaczmy, co jeszcze można tutaj dla kogo wykonać. Niektóre problemy sami się... Tekart? Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Rozumiem. Wszystko jest możliwe. Przysyłam... Tak mówi, he? To niepodobne do Buforda. Tak nie ma nic za darmo. To nie wiadomo. Wykonasz dla mnie zadanie. O! Później jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. Proszę. Dziękuję, mamy stop, mamy już, możemy dotrzeć do orków. Pokaż co masz. Najemnik. Ewidentnie zajeżdża mi najemnikiem, nie kolego. Ale słuchajcie, mamy już ponad 75% poparcia w Cape Dan. To znaczy, że możemy widzieć się z właśnie tutaj przywódcą orków, właśnie w tym mieście i porozmawiać. I porozmawiać z Wenzelem, paladynem, który jest więziony właśnie w Latarni Morskiej, do której już w tym momencie mamy dostęp. Orkowie są... Owszem, nie możesz się swobodnie. Udaj się prosto do Uruka. Do Uruka. A więc wejdźmy do Uruka i porozmawiajmy z nim. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Dobrze, dobrze. Możesz wejść. Możesz wejść, dziękuję. I oto je... A! Jest Uruk. Ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Ja też mam taką nadzieję, no. Mnie to wystarczy. Trudno do ciebie dotrzeć, stary. Przywódcy orków nie zadają się z byle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Tak, wypomnę wam pewną sytuację w Górniczej Dolinie, ale to wcale nie tak, że to ja wybiłem praktycznie wszystkich spod zamku, który właśnie tam się znajdował. Jakie dokładnie zadanie ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. O! Nawet w tym mieście. Ciekawe. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć tych kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Co zrobiłeś, aby odszukać Redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. Na razie nie będziemy poruszać sprawy buntowników wewnątrz miasta, bo nie wiadomo do czego to dojdzie. I zniszczenia Redok dla niego. Bo nie, my jesteśmy buntownikami, my się tak nie bawimy. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynem. Siedź w latarni. Rób z nim co chcesz. Okej. Okay. Porozmawialiśmy z wodzem. Orkowie już są zaznaczeni na zielono, czyli są naszymi przyjaciółmi w tym mieście, ale do czasu, bo mam nadzieję, że w tym odcinku dokonamy jeszcze masakry na tym mieście i wyzwolimy to miasto spod władzy właśnie orków, gdzie właśnie razem z paladynem Wenzelem wyciągniemy bronię i dokonamy totalnej rzezi, wyzwalając to miasto. I oddając je właśnie buntownikom. Stać! Ani kroku dalej. Chcę przejść. Możesz wejść.
Okej, okay, wejdźmy. Nie mieli dość problemów. Pulpit. Już to wiem. Dobra, sejwik. Sorry, ja mam dzisiaj katar. Nie wiem, co mi się ze mną dzieje. Ale na jutro muszę być zdrowy, jak coś to wiecie. Dzisiaj jest piątek, koniec szkoły. No nie. Koniec tygodnia szkolnego, no i... Ale... Węzel. Proszę bardzo. O nie. Tylko nie to. Błagam. Ach. Nie jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Kim jesteś? Nazywam się Węzel. Jestem paladynem. Węzel, ty mrugasz. Walczyłem tam z orkami. Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie. I tyle tego było. Niemal połowę z nas zabito. Reszta trafiła do niewoli. Ujejku, no to trochę... Trochę się tego by nazbierało tam. Odzyskałem twój puchar. Dobra robota. Jestem z ciebie dumny. Ten puchar trzeba zanieść magom ognia. To ognisty puchar. Bardzo rzadki i niezwykle cenny. Niestety, nic więcej o nim nie wiem. Musisz zanieść ognisty puchar magom ognia. Szukają go. No okej, okay. Odszukaj wszystkie ogniste puchary magów ognia. To będzie bardzo ciężkie zadanie. Gdzie jest tam Montera? Na północy. Aby tam dotrzeć, musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający wybrzeże od reszty krainy. Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał orkom. Ojojoj. Orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Chcą, abym zdradził im położenie obozu buntowników Redok. Co wiesz o Redok? Redok to jedyne na całym wybrzeżu schronienie dla buntowników. Pierwej zczeznę, niż powiem komukolwiek, gdzie ukrywają się moi bracia. Gdzie jeszcze znajdę buntowników poza Redok? Wszędzie. W całym kraju są ludzie przeciwni władzy orków. Ukrywają się w lasach, jaskiniach, na urwiskach. Orkowie nigdy ich wszystkich nie wyłapią. Nie spoczniemy, póki nasze królestwo znów nie będzie wolne. I bardzo dobrze. O to, kurde, właśnie tutaj chodzi. Gra mi się zacięła. Nie wiem dlaczego. Bardzo was za to przepraszam. Będziemy musieli to niestety przeczekać, ale mam nadzieję, że to już się... O, dobrze. Uwolnijmy to miasto. Uwolnijmy to miasto. Wielu już proponowało mi udział w tym przedsięwzięciu. I? Dopiero przy tobie wierzę w szansę powodzenia. Mimo to dwóm osobom będzie bardzo trudno to osiągnąć. Dobrze się nad tym zastanów. Dobra, słuchajcie. Sejwik i odbijamy Cape Dan. No? Zasewujesz się? Dziękuję. Hop. Nie potrzeba nam żadnej pomocy. Walczmy. Teraz. Na Inosa. Podążaj za mną. Będę walczyć aż do śmierci. Porządki Węzela. Kusznik. Kuszników trzeba zabić. Tu jest arena. Dobra, nie. Uwaga, jest tutaj urwisko. Rozwalmy to miasto. Tu i teraz. Ajajaj. Wiejemy. Słabo z życiem. Miksturki. Hop. Beź, dawaj. Walczymy po raz kolejny, kolego. Piękna muzyka. Kusznik. Coraz więcej ich tutaj. Dobra, kolejny ork. Urkras. To ty jesteś przywódcą areny? No to pokaż, na co cię stać. Okej. Okay. Okej,
Kolejny padł. Buford. Dobra, leczymy. Zapiszmy grę. Dobra, dobrze nam idzie. Słuchajcie, jakoś na razie dajemy radę. Pierwsze miasto poza Ardeą, które musimy wyzwolić. Ajajaj. Get the fuck out. Okej, okay, biegniemy dalej. Są kolejni przeciwnicy. Wow. Piątka. Jest naprawdę niedobrze z życiem. Mamy tylko jedną miksturę leczniczą jeszcze, ale dajemy przed siebie. Jest ich dowódca. Gamal. Giń. Dobrze. Pokonajmy Uruka. Dobra, Uruk padł. Wow, co się dzieje z grafiką? Heh, jakie wiksy. Jest, udało się. Uciekajcie, macie rację. Cape Dan został wyzwolony przez nas, a my pozbierajmy wszystko, co tutaj jest. Kamień teleportacyjny mamy, także nie musimy szukać, bo niektórzy tutaj z przeciwników najczęściej mają kamienie teleportacyjne. Ale na szczęście my już go zdobyliśmy. W różnych miastach tak jest. Czekajcie, dobra, pozbierajmy sobie tutaj wszyściutko, bardzo ładnie, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Dobra. A, trzy paczki Urkrasa właśnie zostały przez nas zdobyte. Okej, okay, kto to jest? Miecz? Kto to jest miecz? Neris, weź. 3000? O, panie, ale będzie hajsu. Wszyscy uciekli, bardzo dobrze. O to właśnie chodziło. Żeby się wycofali. A i tak, nawet jeżeli ktoś ucieknie, to i tak dostaniemy za niego doświadczenie. To jest bardzo ciekawy motyw tutaj. Także nic się nie zmarnuje. Wszyscy, za wszystki dostaniemy my doświadczenie. Nie wiem, jak jest z osobami, które zabije właśnie... dajmy na to węzel, czy osoba nam pomagająca w rewolucji. No ale ważne, że mamy, zaraz zobaczymy, który poziom. Jedenasty. No cóż, jakoś to jest. Dajemy radę powoli. Co my tu mamy? O, łuk asasyna. To jest mikstura wytrzymałości. Dobra, bierzemy wszystko. Tylko przeczytać chciałem, bo i tak wezmę wszystko, co jest. Pozbierane? Pozbierane. Nie ma już tutaj nikogo więcej. I teraz pójdźmy porozmawiać właśnie z węzelem, który ma prawdopodobnie nam coś bardzo ciekawego do powiedzenia odnośnie tego, co właśnie wykonaliśmy. A, jeszcze kawałek możemy z tobą pobiec. No dobra. Domki też obrobimy, póki nie ma buntowników tutaj, bo niedługo się oni przyprowadzą z powrotem. Przeklęci orkowie. Cape Dan jest już wolne, ty również. Dziękuję. Gdyby nie ty, na pewno by mnie zabili. Dalej będę wzmacniać tutaj ruch oporu. Każde odbite miasto zwiększy moc naszego króla. I jeszcze jedno. Jeśli ruszysz kiedyś do Montery, poszukaj wilczej jaskini na południe od miasta. Znajdziesz w niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził. Nie pożałujesz, jeśli mi go zwróci. No dobra, mamy zadanie, które wykonamy w swoim czasie oczywiście, bo musimy najpierw przeszukać te kufry i udać się w stronę Montery oczywiście, bo
Jak sam Wenzel nam powiedział, ta jaskinia właśnie znajduje się nieopodal Montery. Ale jeszcze chwilę tutaj spędzimy, zawitamy tutaj do paru miejsc. Obrobimy wszystko to, co tutaj mamy, bo jeżeli pojawią się tutaj w tym mieście właśnie buntownicy, to oni będą jakby właścicielami tych skrzyń i w momencie, kiedy wtedy będziemy chcieli ograbić, to oni się do nas przyczepią. A tak to wiecie. A tak to jesteśmy w pełni na legalu. O, wilcza skóra. Proszę bardzo. O, tutaj. Tutaj jakiś kuferek jeszcze. O, co my? Same jakieś gnioty, nie gnioty, ale oczywiście zawsze się wszystko przyda. Wszystko bierzemy. Bez żadnego wyjątku. A noż coś ciekawego się znajdzie, jakiś zwój, który może nam kiedyś uratować życie. Tak też się przecież tutaj może zdarzyć. Przecież to normalne, jak w każdym gotiku. Najmniejsza rzecz się przyda. Tutaj jakaś skrzynka, proszę bardzo. O, miksturka kolejna jakaś, lecznicza. Znaczy uleczenie z jakiejś choroby, to nam się na przykład przyda. Sądząc po tych jaszczurkach i tych innych dziadostwach. Weźmy wszystko. Weźmy wszystko. Tam dalej też coś jest? Oczywiście. Jak żeby inaczej? Tylko dziura w suficie. Okej. Idźmy dalej. Może tam dalej jakieś ciekawsze rzeczy będą. Sami zresztą słyszycie, jak ja dzisiaj seplenie. Co się ze mną dzieje? Proszę bardzo. Dobra. Hop, hop, hop. Tutaj też zagrabimy sześciutko, co możemy. Dobra. Okej. Godzina. No i zaraz kończymy oczywiście odcinek. Jak już mówiłem, będą niestety krótsze. Dobra, jeszcze tylko tą chatkę obrobimy i już. Wiem, że tam są też inne, ale tą chatkę obrobimy i kończymy. Wszystko? Wszystko. Dobra, słuchajcie, dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do kolejnych, w których to zobaczymy, co tutaj możemy jeszcze wykonać. Ewentualnie ruszymy właśnie w stronę Montery, która znajduje się tutaj. Także, ja jestem Noris, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do kolejnych. I cóż, trzymajcie się, na razie, cześć. No i trzymajcie kciuki za Beziego. Na razie.